Moc muzycznych wrażeń dostarczył łodzianom koncert amerykańskiego zespołu Charisma, który gościł niedawno w klubie Wytwórnia. Liderem i założycielem zespołu jest światowej klasy artysta grający na instrumentach klawiszowych David Garfield. Współpracował z czołówką amerykańskich muzyków, kompozytor filmowy i telewizyjny, autor tekstów piosenek, aranżer i producent. Obecnie jest również dyrektorem muzycznym projektów George'a Bensona. Zespół Charisma wystartował w 1975 roku, tak więc jesteśmy razem przez 35 lat. Staramy się grać każdą muzykę, wszystkie style, a nie tylko jeden szczególny. Gramy jazz, rock, funk, R&B, fusion. Zespół tworzą wspaniali muzycy. Wokalista Alex Ligertwood, znany z długoletniej współpracy z Carlosem Santaną. Świetny głos. James Harrah na gitarze. Jesteśmy przyjaciółmi i gramy razem w Los Angeles od wczesnych lat 80. Jest jednym z najlepszych gitarzystów studyjnych, kreatywny, innowacyjny, profesjonalista. Na gitarze basowej gra John Peña. Przez wiele lat współpracował z wieloma zespołami. Jest również aranżerem, kompozytorem i producentem. Ma na swoim koncie wiele aranżacji i kompozycji. Stanowi integralną część naszego zespołu. On drums, Chad Wackerman. He was friend of ours a long time ago in Los Angeles. Na perkusji Chad Wackerman. Poznaliśmy się wiele lat temu w Los Angeles. Współpracował wtedy z Frankiem Zappą. Potem przeprowadził się do Australii. Tak więc był nieobecny jakiś czas, ale wrócił i mamy przyjemność znów gościć go w zespole. Jest bardzo muzykalny i wszechstronny. Współpracujemy również z George N.G., czyli Jerzym Grunwaldem, który pojawił się na naszej ostatniej płycie. Wreszcie Eric Marienthal, który jest naszym specjalnym gościem. Stale współpracuje z Chickiem Koreą i wieloma innymi muzykami. Jest najnowszym członkiem zespołu. Cieszymy się, że z nami jest. Many gigs this year and many recording projects to finish up.
Charisma ma przed sobą wiele koncertów. Chcemy również zakończyć projekt nagraniowy. Kończymy występy w Polsce. Mamy nadzieję tu wrócić. Mój ojciec był muzykiem. Kazał mi grać już w wieku 6 lat. W ten sposób narodziła się we mnie naturalna miłość do muzyki. W zespole Charisma znamy się od wielu lat. Czerpiemy radość ze wspólnego muzykowania. Wspaniali muzycy, wspaniała muzyka. Chociaż każdy z nas udziela się w wielu różnych projektach, znajdujemy czas na wspólne koncerty. Obecnie ustalamy kolejność utworów, które będziemy grać. Robimy to przed każdym koncertem. Ponieważ każdy koncert jest inny, kolejność też jest inna. Obecnie gramy trzeci koncert w Polsce. Każdy z nich to inne przeżycie. Gramy wiele różnych gatunków muzycznych. Od R&B przechodzimy do fusion. Innym razem kierujemy się w stronę utworów wokalnych, gdzie perkusja odgrywa pomocniczą rolę. Zmian jest bardzo wiele. Czasami gra się solo, czasami akompaniuje soliście. Mój ojciec był perkusistą, tak więc zostałem zainfekowany bębnieniem we wczesnej młodości. Gramy z Davidem już prawie od 25 lat. W zespole zawsze występują wybitni muzycy. Obecnie Eric, Chad. Wspaniała przygoda. Myślę, że naszą muzykę można nazwać smooth jazzem, chociaż czasami jest to bardziej fusion czy po prostu jazz. Miłość do muzyki zaszczepiła mi mama, która grała na pianinie, również śpiewała. Lubiła to robić, tak więc mnie również muzykowanie sprawia przyjemność. Praca muzyka studyjnego czasami jest łatwa, prosta i przyjemna, ale czasami wymaga większego wysiłku. Łódź jest wspaniała. Przyjechaliśmy tu niedawno, dlatego nie mieliśmy czasu pozwiedzać, ale zawsze jest tu przyjemnie. Każde polskie miasto, w którym koncertowałem, sprawiło mi dużo radości. Publiczność autentycznie interesuje się muzyką, jest bardzo przyjacielsko nastawiona. Dlatego zawsze z wielką przyjemnością gram w Polsce. Zespół Garfielda to moi przyjaciele od prawie 25 lat. Jak ten czas leci. Obecnie po raz pierwszy gramy razem jako zespół. Jest dla mnie wielką frajdą wspólnie muzykować. Sądzę, że sound muzyka tak naprawdę nie zależy od instrumentu, na którym gra. Jeśli 5 perkusistów zagra kolejno na tej samej perkusji, stwierdzimy, że każdy z nich gra inaczej, na swój własny sposób. Każdy z ludzi mówi przecież inaczej, ma indywidualny sposób wyrażania się. Poprzez grę na instrumencie muzyk wyraża to, co czuje. Dzięki temu ma swój własny sound. Everybody has their sound. It's just a